Witamy Was na kanale Kamperek Van i zapraszamy na kolejną wycieczkę. Poruszamy się dzisiaj po Mazowszu, a gdzie dokładnie pojedziemy, czym i co będziemy zwiedzać, pewnie za chwilę powie Wam Krzysiek. Zostańcie z nami, obejrzyjcie film, liczymy na Wasze subskrypcje, lajki i komentarze. I zapraszamy. Dzień dobry. Dzisiaj mamy niedzielę. Jest godzina 8 rano. Jedziemy na kolejną jednodniową wycieczkę. Tym razem wybieramy się do Sochaczewa. Tam odwiedzimy Muzeum Kolejki Wąskotorowej i wybierzemy się na wycieczkę zabytkowym pociągiem retro wąskotorowym do Puszczy Kampinowskiej, gdzie odbędzie się piknik. Jedziemy. Zapraszamy Was z nami na wycieczkę. Ruszamy. No i jak widać, aura nam nie sprzyja. Zaczęło tropić. A zapowiadali 40 stopni? Nie, no dzisiaj to właśnie zapowiadali przelotne opady. No mamy przelotny opad. Mamy nadzieję, że przelotny. Lecimy dalej. Lecimy dalej, jedziemy. Sochaczew już niedaleko. Za 600 metrów skręcimy zjazd. Chyba się pogoda utrwaliła. No właśnie, podobno miały być przelotne te opady. Wygląda na przelotne. Za 50 metrów na rondzie trzeci zjazd. Już jak będziemy jechali samą kolejką, to aż tak bardzo nam nie przeszkadza deszcz. Ale zanim będzie przejazd kolejką, ma być zwiedzanie muzeum. Ponieważ jest to muzeum kolei, zakładam, że będzie pod gołym niebem. No i potem po przejażdżce mamy śniki. I też by było dobrze, jakby nie padało. No i jesteśmy już w Sochaczewie. To chyba stara droga do Warszawy, nie? To jest 50, czyli to jest ta duża obwodnica Warszawy. A pogoda? No niestety. Jeszcze nie wiem, jak będzie z parkowaniem tam przy tym muzeum. Czy tam jest jakiś parking. Dlatego wyjechaliśmy troszeczkę wcześniej, żeby ewentualnie dać sobie czas na znalezienie jakiegoś parkingu. No dobra, za chwilę zobaczymy. Muzeum już widać. Teraz szukamy miejscóweczki. Jak to jest parkowanie? Jest parking. Ale to już chyba jest kolejka, ten parking. Jest kolejka, ale miejscóweczki są. Nie ma. No dobra, zaparkowaliśmy w bocznej uliczce. Idziemy do muzeum. Parasolki wyciągnąć? Koniecznie. No i jednak pod parasolkami. Ale wygląda, jakby chyba trochę ten deszcz już był... Chyba się przejaśnia, on już się kończy. No fajnie by było, jak ten moment, kiedy będziemy zwiedzać muzeum, żeby nie padało. Zaparkowaliśmy w bocznej uliczce pierwszej tutaj od muzeum, bo tam rzeczywiście na parking to już nie było szans wjazdu. Chwilę dojdziemy, ale jesteśmy wcześniej. Planowaliśmy przyjazd jakieś 20 minut przed rozpoczęciem zwiedzania, także na pewno zdążymy. Muzeum mieści się w Sochaczewie przy ulicy Licealnej 18, gdybyście szukali tego miejsca. Dzisiaj będziemy jechać pociągiem retro ciągnionym przez lokomotywę spalinową. Ale pamiętam, no dosyć dawno, jakieś myślę ze 20 lat temu może, jechaliśmy takim pociągiem retro ciągnionym przez lokomotywę parową. Odpytamy, czy jest może taka szansa, że od czasu do czasu organizowane są jednak takie przejażdżki z parowozem. To byłaby dopiero atrakcja. No i jesteśmy na miejscu, jak widzicie, Muzeum Kolei Wąskotorowej. Stacja muzeum. Do góry nogami akurat. Stacja muzeum. Do kolekcji. Za moment rozpocznie się zwiedzanie z przewodnikiem, ale póki co to przejdziemy Wam. Pokażemy, co tutaj w tym muzeum jest, w części pod dachem. Plansze opowiadające o historii kolei wąskotorowej.
ciekawy eksponat, szafa biletowa. Ja osobiście pamiętam jeszcze takie bilety w formie takich niewielkich brązowych kartoników. Gablota z modelami. No i największa atrakcja dla małych odwiedzających. Zresztą nie tylko dla małych, ja też lubię takie rzeczy. Ruchoma makieta. Kolej. Zawsze się przypomina takie zadanie z matematyki, dwa pociągi z miasta A do miasta B i z miasta B do miasta A i mam się minąć. U mnie to było nierealne, żeby się minęły. Dzieciakom się podoba. Magdzie też się podoba. Panu też. O, tam jeszcze jest większy. Zobaczcie, jaka tutaj jest makieta. Tu jest kawał makiety dopiero. O, i tutaj jedzie chyba taka wąskotorówka, jaką dzisiaj będziemy jechać. Kolejna gablota z modelami. Dwa lata temu obchodziliśmy stulecie Sochaczewskiej Kolei Wojskotorowej. No i mamy drezynę jeszcze. Podobną drezyną jechaliśmy w Białowieży. Nie mamy tego na filmie. Musimy chyba jeszcze raz pojechać do Białowieży na kręcić film o drezynie, co? Bolek i Lolek jeździli taką drezyną. I porucznik Borewicz. Kolekcja kasowników i stępni. Zegary dworcowe. No nic, czekamy teraz na rozpoczęcie zwiedzania z przewodnikiem. No i chyba to, co najciekawsze w takim muzeum. Ekspozycja zewnętrzna. Ekspozycja taboru. Oczywiście kolejki wąskotorowe tylko. Zakładam, że takim będziemy dzisiaj jechać, podobnym. Gdzie my się przejdziemy, na razie bez przewodnika, to może więcej nam się uda nakręcić. Ten wagon to mi przypomina taki trochę z Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, nie, Magda? Dokładnie tak. Jeszcze Dr. Queen. No i ten zabytkowy skład ciągnięty był przez parowóz. No ma to swój klimat, na pewno. Skład typowo towarowy. No ta jest strasznie biedna. Ale chyba dopiero czeka na renowację. Drezyna. No rzeczywiście, zobaczcie. Napis, poczta. A tutaj chyba bardziej współczesne wagony pasażerskie. I jakieś wywrotki tutaj. No jak ci się podoba? Dużo złomu, ale fajnie. Nie ma bunkrów, ale jest super. Ciekawe, jakim będziemy jechać. Może takim. Na makiecie widzieliśmy taką lokomotywę, jaka nas dzisiaj będzie ciągnąć prawdopodobnie. Tutaj czekamy cały czas na rozpoczęcie oficjalnego zwiedzania muzeum z przewodnikiem. Oficjalne otwarcie miało miejsce 6 września 1986 roku, ale pierwsze takie nieoficjalne przejazdy pociągiem turystycznym do Puszczy Kampinoskiej odbywały się rok wcześniej. Także można powiedzieć, że pomiędzy tym okresem kolei dojazdowej a okresem muzealnym nie było żadnego roku przerwy, kiedy ta kolej by nie kursowała. W skansenie prezentujemy obecnie 140 różnego rodzaju pojazdów szynowych, głównie na toro szerokości 750 mm,
ale wszystkich pojazdów tutaj w Skarczewie stacjonuje aktualnie 226. Nie pomylę się pewnie, jeśli stwierdzę, że są między nami osoby, które przyjechały z Warszawy, albo przynajmniej z aglomeracji warszawskiej, także taki skrót pewnie jest Państwu znany. On obecnie oznacza warszawską kolej dojazdową. Natomiast ten skrót, który tutaj widzimy na budce maszynisty tego parowozu, nie jest tożsamy z obecną warszawską WKT-ką, która jest koleją normalnotorową, nie wąskotorową. Przed wojną nosiła ona nazwę elektryczna kolej dojazdowa, był wtedy skrót EKD. Natomiast na kolejach wąskotorowych takim skrótem oznacza się warszawskie koleje dojazdowe, czyli dla odmiany tutaj liczba mnoga. Był to zespół kilku wąskotorówek, które jak obecna WKT-ka dowoziły mieszkańców miejscowości podwarszawskich do stolicy i z powrotem. 53, jeden z większych pojazdów w naszych zbiorach, natomiast nie największy. W dalszej części skansenu zobaczymy jeszcze rozwiniętą wersję tej lokomotywy, parowóz PW53. Także może przyjrzyjmy się, jak ten wygląda, bo mogę zapytać potem o podstawową różnicę między tymi dwoma pojazdami. Lokomotywa spalinowa WLS-75 o oznaczeniu CBK-3. To CBK to skrót od cukrowni Brześć Kujawski. Ale jak choćby się tutaj odwrócimy, to widzimy po prawej stronie lokomotywę CT-2, czyli to kolejny parowóz cukrowni Tuczno. Po środku CK-16 jeździł kiedyś w cukrowni Kruszwica. Ten parowóz po lewej stronie z trójką, to również lokomotywa z cukrowni Kruszwica. Skoro jesteśmy w Muzeum Kolei Wąskotorowej, warto powiedzieć, co to są w ogóle koleje wąskotorowe. I tutaj mamy taką pomoc naukową. Oryginalne skrzyżowanie torów przeniesione ze szlaku Sokaczewskiej Kolei Wąskotorowej. Na co dzień poruszamy się głównie pociągami elektrycznymi lub spalinowymi po torze o szerokości 1435 mm. I to są tak zwane koleje normalnotorowe. Każda szerokość toru mniejsza niż 1435 mm to były już koleje wąskotorowe. Na torze za mną mieliśmy kilka przykładów drezyn. Jak mówiłem Państwu, że drezyny mogą być zarówno na napędzie mechanicznym, jak i ręcznym. Głównie służyły do celów zabawczych, ale również były drezyny do celów inspekcyjnych, którymi poruszali się naczelnicy oddziałów drogowych i komisje dyrekcyjne do komisyjnego odbioru w transportorze. I to przykład właśnie takiej drezyny komisyjnej przerobionej z samochodu osobowego marki Warszawa. To nie jest jakiś taki wybryk natury, pojedynczy egzemplarz, bo takie drezyny produkowano przez ładnych kilkanaście lat, od końca lat 50. do początku lat 70. XX wieku w zakładach Nowych Skalmierzycach w południowej Wielkopolsce, a wykorzystywano do tego celu seryjnie produkowane samochody Warszawa w zakładach FSO na warszawskim Żelanie. Takie parowozy jeszcze w Polsce się zachowały i obydwa są w naszych zbiorach. Oprócz tego tutaj w egzemplarza nieczynnego w skansenie mamy na zapleczu drugi, który jeszcze do ubiegłego roku był lokomotywą czynną, zresztą jedynym czynnym parowozem wąskotorowym na Mazowszu. W tym roku przechodzi naprawę główną, a więc w tym roku nie pojedzie, natomiast mamy nadzieję, że już na początek następnego sezonu z powrotem będzie prowadził nasze pociągi do Puszczy Kamienowskiej, a to zwykle było w każdą sobotę. Drugi najstarszy w naszych zbiorach, wyprodukowany w roku 1883 w zakładach Krausa w Monachium. CT to, jak już pamiętamy, oznacza ostatnie miejsce pracy tego pojazdu, czyli cukrownię Tuczno. Warto zwrócić uwagę również na ten oto parowóz. To jest parowóz KP4. To jest chyba taka najliczniejsza seria parowozów wąskotorowych budowanych na świecie. Ten pojazd, który tutaj widzimy, nosi taką potoczną nazwę pasożyta, a fachowo nazywa się go parowozem bezogniowym. Takie lokomotywy nie posiadały własnego paleniska, a więc aby kilka godzin mogły podziałać, musiały być napełniane parą pod ciśnieniem zewnętrznego kotła przez zabór, który tutaj można zobaczyć z przodu. Takie zabezpieczenia wiązały się z tym, że parowozy bezogniowe pracowały w takich zakładach przemysłowych, w których istniało zagrożenie wybuchem. Lokomotyw o innym napędzie niż parowy to są elektrowozy wąskotorowe 2. Ten koloru selenderowego, pamięta jeszcze XIX wiek, wyprodukowano go w roku 1898 w zakładach Siemensa w Niemczech. O ile sercem parowozu jest kocioł, sercem elektrowozu jest to urządzenie koloru czerwonego powyżej budki maszynisty,
To jest pantograf, inaczej zwany odbieraczem prądu. Takie urządzenie zbierają prąd z linii elektrycznej, rozpiętej, choćby na taki słup, jak tutaj widzimy, a następnie przekazywało tę energię do silników. Ta drezyna nosi oznaczenie boczne OTL Hajnówka. To OTL to skrót od Ośrodka Transportu Leśnego. Hajnówka, jak wiemy, to miejscowość Puszczy Białowieskiej, albo właśnie na kolejach leśnych Puszczy Białowieskiej. Tę drezynę eksploatowano. Ona posiada również taką nazwę własną. Nazywa się ją Bryką Marszałka, a to ze względu na to, że podobno według miejscowej legendy na polowaniach Puszczy Białowieskiej na pokładzie tej drezyny miał jeździć marszałek Józef Piłsudski. Obok mnie mamy oryginalny budynek stacji Sokaczew wąskotorowy. Ta dolna tablica może być nieco myląca, bo sam budynek nie powstał w roku 1922. Wtedy otwarto pierwszą linię naszej kolei z Sokaczewa do Tułowic. Pierwsze budynki stacyjne były wtedy jeszcze drewniane. Ten powstał po 15 latach w roku 1937. Jest to budynek w stylu modernistycznym. W jego parterze zachowała się oryginalna kasa, oryginalna poczekalnia z pomieszczeniem kasy i dyżurnego ruchu. Słuchajcie, jesteśmy w wagonie. Dzień dobry. Magda, tu po lewej stronie. 1 i 2. Jak ci się miejsce podoba? Za 10 minut odjazd. No czekamy na odjazd. Zaraz zaczynamy naszą retro przejażdżkę. Słuchajcie, no i ruszyliśmy. Jedziemy. Opuszczamy teren muzeum, jedziemy w kierunku Puszczy Kampinowskiej. Kłęby białego, duszącego, śmierdzącego dymu. Nie jest to podróż eko, tylko retro. Niektórzy już zgłodnieli. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Kontroli. Proszę Pana. Dziękujemy pięknie. Pan konduktor z oldschoolowym dziurkaczem do biletu. No i współczesna technologia. Bilet elektroniczny na iPhone'ie. Słabo. Powinni wymieniać w kasie te elektroniczne bilety na takie kartonikowe, bo to by dodał nową atrakcję na kogoś środku. Nie widział tradycyjnych tych małych kartonikowych biletów. Rozumiem, że już jest całe pokolenie ludzi, którzy znają tylko bilety cyfrowe. Mamy pierwszy przystanek na naszej wycieczce. Dojechaliśmy do Puszczy Kampinowskiej. Za moment wysiadamy i idziemy zwiedzać puszczę.
na spacer. Tutaj będzie spacer, potem jeszcze kawałek podjedziemy i na koniec będzie piknik. Idziemy obejrzeć naszą lokomotywę. Tutaj mamy mijankę, także przepinana jest lokomotywa na drugą część składu. Po spacerze będziemy jechać w drugim kierunku. No i mamy całą procedurę przepięcia lokomotywy z jednej strony na drugą. Słuchajcie, przystanek planowany na trasie naszego pociągu turystycznego. Wszyscy poszli zgodnie z planem wycieczki przejście na spacer do Campinosu. Natomiast my chyba sobie tę wycieczkę odpuścimy, ten spacer po Campinosie. Skorzystamy z okazji, spróbujemy wyciągnąć drona. Ciekawe, czy go da się tutaj odpalić i może zrobimy jakieś kilka ujęć z lotu drona. Zobaczymy, jak ten pociąg wygląda z góry. Także odpuszczamy wycieczkę, bierzemy Mavica i będziemy latać. Mamy przystanek w lesie i postanowiliśmy wyjąć naszego drona i pokazać Wam pociąg, jak wygląda z góry, z boku, w pięknych okolicznościach przyrody, bo przystanek jest tuż przy granicy Campinosu. Także Krzysiek tu uprawia małe lotnictwo. Wszyscy poszli na wycieczkę do Campinosu, do Campinoskiego Parku Narodowego. Natomiast tam było dużo dzieciaków, duży gwar. Pewnie byśmy nie bardzo skorzystali z tej wycieczki, a skorzystaliśmy z okazji, że pociąg został praktycznie pusty. No i to jest okazja, żeby tego tutaj malucha puścić. Już widzieliście ujęcia. Mam nadzieję, że coś fajnego udało się nakręcić. Czekamy w tej chwili na odjazd. Będziemy mieli na tej trasie jeszcze drugi przystanek. Będzie tam piknik z ogniskiem. Początkowo tam chcieliśmy puszczać drona, ale tam znowu pewnie będzie dużo ludzi. Chyba tutaj fajnie i po prostu bezpiecznie. Nikt się nie kręci, nikomu nie przeszkadzamy z drugiej strony. Także idziemy spakować drona i za... chwilę ruszamy. Za 15 minut ruszamy dalej w drogę. Dobra, polataliśmy. No uwaga, Magda, hop! Nie jest łatwo, jak nie ma peronu. A, pomosty są tutaj. Jak ci się w ogóle wycieczka podoba?
Bardzo dobrze, tylko zawsze mówię, że każda atrakcja jest fajna, jak jest krótka. Ta jest już o pół godziny za długa, bo w pociągu, bo już mnie tyłek bolał, krótko mówiąc. Od tego siedzenia. Twarde te siedzenia, to jest pani współtowarzyszka podróży potwierdza. Twardo w tyłek, że hej. No tak się kiedyś podróżowało. Nie jest to TGV ani Pendolino. Ale jest fajnie, klimatycznie, także chyba polecamy. Idziemy, póki nie ma ludzi, spróbujemy jeszcze trochę ten wagon nakręcić między wagonami. Nie wolno tędy łazić w czasie ruchu pociągu. Hamulec bezpieczeństwa. Widzicie drewniane ławki. Warunki dosyć spartańskie. To chyba hamulec. No i zwiedzamy toalety. Zabrania się używać ustępu podczas postoju pociągu na stacji. Tutaj w tym retro pociągu nawet toaleta jest retro. Drewniana deska. Rzadko takie rzeczy się zdarzają. Zobaczcie detale. Klosz lampy. Wywietrznik. Za 5 minut chyba będziemy ruszać w dalszą drogę i udamy się na piknik. No i ruszyła maszyna. Nagle świst, nagle gwizd, para buch, koła wróg. No niestety. Słuchajcie, w muzeum się dowiedzieliśmy, że parowóz, który tutaj jest na wyposażeniu muzeum, który prowadzi takie retro pociągi, w tej chwili przechodzi na prawę główną. To znaczy w tym roku on nie wyjedzie na tory, ale podobno jest szansa, że w przyszłym roku będzie możliwość przejazdu pociągiem retro ciągniętym przez parowóz, że ten parowóz ma wrócić do służby. Nie wiem, czy będziemy chcieli jeszcze raz się wybrać na przejazd, ale na pewno warto będzie przyjechać na stację i w momencie, kiedy będzie planowany odjazd pociągu, sfilmować chociaż jak wjeżdża na peron, jak wsiadają ludzie, jak rusza. Co ty na to? Dobry pomysł. No nic, jedziemy na następny przystanek, na którym ma być ognisko. Przestało padać. Tak. Lokomotywę przestawili. Tak, no bo pokazaliśmy, jak się przepinała. To też ciekawe. No i dotarliśmy na miejsce. Jest wiata imprezowa, tam jest punkt gastronomiczny, coś do jedzenia można kupić. Jest ognisko, ja zajmuję miejsce, czekam na Magdę, która już idzie. Wybrałem miejsce tak trochę na uboczu, będzie ciszej. No dobrze. Czyli wyjmujemy własny piknik, tak? Co mamy? Kefirek. O, dzisiaj będzie zdrowo. Kefirek. I co do kefirku? Drożdżóweczki. Nie no, prima sort, poczęstunek. Nie będziemy mówić dużo o szczegółach, ale niestety musimy być na diecie. W związku z tym... Skromniej niż zwykle. Kiełbasy to nieprędko będziemy jeść. To co, zjemy sobie przekąskę, lunchik i idziemy, obejrzymy tę osadę, tak? Tak. Bo tu pewnie też coś można zobaczyć ciekawego. Przy wejściu facet mówił, że tu jest plaża jakaś. Zobaczymy zaraz. To wygląda jak taki, jakiś taki ośrodek. Może kemping? Może kamperkiem tu można przyjechać na weekend? No, to wygląda, że tam jakiś kamper stał, także zobaczymy. Dobry kefirek nie jest zły. Przy bufecie dantejskie sceny. Magda już sprawdziła. Jedzenia mało, chętnych dużo. Ale dużo osób widzę, że z własnym prowiantem przyjechało, tak jak my. Natomiast do ogniska, żeby tam upiec kiełbasę, żeby się dopchać, to... Zapraszamy. Tak, zapraszamy. Smacznego. Myśmy już swój poczęstunek zjedli. Pyszne drożdżówki. Kefirek. A tutaj zobaczcie, jaki piknik. Tak się mówi, ale tym pociągiem to przyjechało 200 osób, może więcej? Strasznie dużo. Całe to towarzystwo to jest z naszego pociągu. Miejsce piknikowe.
międzyczasie spojrzeliśmy na mapę. Ten ciek wodny, który tutaj mamy, to jest kanał Łasica, który wpada do rzeki Bzury, a Bzura potem koło Wyszogrodu wpada do Wisły. Jest taka niewielka plaża tutaj. No trudno powiedzieć, że to jest miejsce kąpielowe, raczej do taplania się w błocie dla dzieciaków. Idziemy zobaczyć ten ośrodek, czy tam się można kamperować? Tak, tak, mało rekreacyjnie dla nas, bo nie mamy wody takiej pod supa. Tutaj w oddali jest miejsce z wiatą, ogniskami nad kanałem Łasica, gdzie jest ten nasz piknik. A my się przejdziemy teraz po tym ośrodku. Okazuje się, że to jest po prostu teren... Jest to teren schroniska PDTK-u. Także zakładam, że to jest miejsce, gdzie tutaj przede wszystkim jakieś zielone szkoły pewnie, wycieczki szkolne do Parku Kampinoskiego, do Puszczy Kampinoskiej. Tego typu ośrodek, jak to wygląda. Właśnie mówiłem, że ten ośrodek to tak wygląda jak zrobiony pod jakieś zielone szkoły, obozy szkolne, kolonie jakieś. To możliwe, no bo takie domki. Typowe domki typu Bruda, jakaś stołówka, jakaś tutaj widać, jakieś miejsca, jakieś świetlice. Piknik pomału się kończy. Opuszczamy osadę. Idziemy w kierunku naszego pociągu. I to już będzie ostatni odcinek naszej wycieczki. Wracamy kolejką do Sochaczewa. Tam jeszcze pewnie moment przejdziemy się po muzeum. Ma być ostatnia atrakcja, to znaczy demonstracja drezyny ręcznej. Zobaczymy, czy uda nam się dopchnąć, żeby się tym przejechać ustrojstwem, ale chociaż pokażemy Wam, jak to działa. No i tutaj mamy ten kanał Łasica. Wygląda jak jakieś takie zabagnione bajoro. Nie zachęca do kąpieli. W tle osada puszczańska, w której mieliśmy piknik. I co, idziemy chyba w kierunku pociągu już? Tak. No i widzimy, nasz pociąg czeka na stacji. Zaraz jedziemy. Magda ma pomysł na jakieś nietypowe ujęcie. Nie wiem, o co jej chodzi, ale dobra, oddaję kamerę w ręce Magdy. No, oglądałeś film ostatnio. Niektórzy już wsiedli. Tu jest koza. Uwaga, ruszamy. Ostatni etap naszej podróży. Wracamy z Tułowic, tak? Miejscowość Tułowice. Tak, Tułowic do Sochaczewa. Do Sochaczewa. Jakąś godzinę... Tułowice Sochaczewskie. Sochaczewskie. Jest 14.15, a mamy być 15.20. Czyli około godziny będziemy jechać. No i dojechaliśmy do Sochaczewa. Jesteśmy z powrotem w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. No i jak? Cudownie. Pogoda nam się poprawiła. Tak, rano padało, teraz zrobiło się ciepło i wyszło słońce. I dojechaliśmy, najważniejsze. Dojechaliśmy. Zaczekamy moment, zobaczymy, może te przejażdżki drezyną jeszcze będą. Jeśli się uda, oczywiście.
Słuchajcie, jest obiecana atrakcja w postaci przejażdżek drezyną. Oczywiście największe zainteresowanie wśród najmłodszej części zwiedzającej. Dzieciaki jadą drezyną. Po prostu uśmiechy mówią wszystko same za siebie. Ale ja będę pomagał. No i młodzież wraca drezyną. No jest radocha. My chyba się nie załapiemy, bo tam jest cała kolejka dzieciaków. To jeszcze starszy chyba niż jechaliśmy. To wygląda na przedwojenną konstrukcję, nie? Tu można było majtać. Do hamulec jest. No. Fajne jest to, że dużo eksponatów, takich jak właśnie wagony, jest udostępniona do zwiedzania. Można sobie wejść do środka, no i niektóre lokomotywy też można wejść i obejrzeć wybrane modele. Słuchajcie, i tak kończymy ten odcinek. Bardzo fajna przygoda. Wszystkim polecamy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Przejażdżki retro pociągiem. W tym roku spalinowym. Od przyszłego roku będzie podobno znowu możliwość przejazdu pociągiem ciągniętym przez parowóz. Dziękujemy Wam, że byliście z nami w tym odcinku. Kto jeszcze nie subskrybuje, prosimy o subskrypcję. Jak zwykle lajki, komentarze, wszelkie pytania pod filmem mile widziane. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze kilka szczegółów organizacyjnych. Godziny otwarcia, bilety. Bilety można kupić online, ściąga się kod QR na telefon.